Dzień dobry, witam serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Ja właśnie wstałam, umyłam zęby i teraz piję sobie szklankę wody. Wstałam dzisiaj o 6 rano, a wszystko przez to, że wieczorem idę na imprezę. Idę na imprezę halloweenowo-tematyczną. Trzeba przyjść przebranym w stylu kowbojskim. Wstałam wcześniej, żeby zacząć się szykować już od samego rana. Chcę sobie zawinąć włosy na wałek i je cały dzień trzymać, więc zaraz idę się kąpać i myć głowę. Jestem podekscytowana, bo nie byłam już dawno na żadnej imprezie, więc nie mogę się doczekać wieczora. Przez to też nie mogłam spać w nocy, stąd ta wczesna pobudka, ale to dobrze, bo będę miała dużo czasu i przy nagrywaniu vlogów szykowanie trwa 2 razy dłużej, więc na pewno będę miała czas, żeby na spokojnie się przygotować. Fajnie, że ta impreza jest w stylu kowbojskim, bo myślę, że dodatkami można bardzo dużo ugrać. Ja nie chcę przesadzić, wiem, że niektóre osoby zamawiają sobie kowbojskie kapelusze, ja tego nie zrobiłam. Nie chcę też przesadzić, chcę, żeby było w miarę elegancko. Także zobaczycie później, jaką stylizację wymyśliłam. A teraz już nie będę tracić czasu, bo muszę iść myć głowę. Zrobiłam sobie na śniadanie sadzone jajka i do tego jogurt grecki z brzoskwinią. Ta brzoskwinia jakaś taka blada jest. Ale trudno. Chcę, żeby to śniadanie było takie pożywne, bo wieczorem na pewno będzie pyszne jedzonko, więc teraz sobie zjem porządne śniadanie, potem lekki obiad i zostawię sobie miejsce na wieczór. Od tego kurzu remontowego zrobiła mi się taka drobna wysypka na czole, dlatego zrobię sobie peeling enzymatyczny z papają z Selfie Project. Nie wiem, czy to tutaj będzie widać w tym świetle, ale no tutaj dostałam takie chrostki pod skórą i też moja skóra bardzo się wysuszyła, ale pięknie pachnie. Jest tutaj napisane, że to jest peeling, ale ja w ogóle nie czuję żadnych drobinek. Więc ten peeling, jeżeli jest, to jest jakiś bardzo delikatny, bo naprawdę ja tutaj pod palcami nie czuję nic, żadnych drobinek. Dobra, nałożę jeszcze trochę sobie na szyję. Teraz muszę odczekać 15-20 minut. Bardzo się cieszę, że płytki są już położone i cieszę się z tego, jak ten efekt wygląda. Zaczynając remont, wiedziałam, że będziemy robić go tylko weekendami, więc liczyłam, że to będzie długo trwać, ale takie życie w chaosie, w wiecznym bałaganie jest bardzo męczące. Mam już tego dosyć. Więc chciałabym, żeby to się jak najszybciej skończyło, żebym mogła sobie wszystko z powrotem poukładać w szafie i żeby zobaczyć ten efekt końcowy w całości. Nie mogę się doczekać tego momentu, gdy będą meble złożone, ale jeszcze na nie czekamy, więc muszę sobie radzić tak jak mogę. O dziwo, nie jest tak źle, no jedyna najbardziej uciążliwa rzecz to jest właśnie ten kurz i bałagan, ale z gotowaniem na takiej ograniczonej przestrzeni jakoś sobie radzę. Na szczęście mam kuchenkę i zlew w kuchni, więc nie ma tragedii. Będę szykować się tutaj w salonie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale tutaj mam dużo lepsze światło niż w łazience. Trzymamy w rękach piankę i teraz pytanie za 100 punktów. Czy powinnam na takie świeżo umyte, już trochę wysuszone włosy, bo jest 2 godziny później, od kiedy się do Was ostatnio odezwałam. Więc czy powinnam nałożyć piankę, czy nie? Mam dylemat.
bo teraz są takie ładne, lśniące, ale z drugiej strony chcę, żeby włosy ładnie się trzymały cały wieczór, więc chyba jednak nałożę. I tak, tutaj mam ze sobą wałek, gumki. Wcześniej były dwie takie różowe do zestawu, ale zgubiłam, więc będę używać dwóch różnych. I nałożę sobie dużo pianki. Nie wiem tak naprawdę, czy ta pianka coś daje, czy nie, ale miejmy nadzieję, że tak, że to pomoże. No, już chyba to jest zły pomysł, że się szykuję tutaj, a nie w łazience, bo już mi spadła część na kanapę. Mam nadzieję, że to nie zostawi jakiś tutaj plam. O, matko. Nałożę jeszcze trochę, a co? Nie będę dzisiaj jej żałować. Tylko włosy miałam już praktycznie suche, a teraz przez tą piankę znowu się zrobiły mokre. Spróbuję to rozczesać trochę, bo przez tą piankę zrobiły się takie sztywne i poplątane. Przez to właśnie nie używam zbyt często pianki, bo nie lubię, gdy się robią takie sztywne, ale wiem, że to pomoże moim lokom później. Supianka jest wszędzie, nawet na firanie. Ojejku, ojejku. Znalazłam też klamrę. Gdzieś mi się udało ją wygrzebać. Także spróbuję wałek postawić sobie gdzieś tutaj na środku. Przypinam go, żeby mi nie uciekał. Dobra, włosy z tyłu rozdzieliłam sobie też mniej więcej na pół, a w lustrze zrobiłam wcześniej przedziałek na środku, żeby był ładny i równy. I teraz zawijam pasma włosów. Mam nadzieję, że przez to będzie stabilniejsze, bo jeszcze muszę przez cały dzień trzymać ten wałek na swojej głowie. Nie chcę, żeby to się wszystko rozleciało po godzinie. I jednak nie czekałam, aż mi przeschną, tylko jadę z koksem od razu. Zazwyczaj zawijam wszystkie włosy na jedną stronę, ale dzisiaj chcę wypróbować inny sposób i chcę, żeby były w takiej formie warkocza zaplecione, więc dobieram z różnej strony i przeplatam pasma od dołu. Okej, zbliżamy się do końca. I teraz po prostu zawijam je na zmianę. Staram się, żeby to było w miarę ciasno, żeby mi nic tutaj nie wypadało. Okej, jedna strona gotowa. Przechodzimy do drugiej. Robiłam sobie wcześniej tą maseczkę, ale powiem Wam, że mam wrażenie, że nic nie dała. Także nie polecam Wam tej maseczki, bo ani nie czuję, żeby ten peeling był skuteczny, ani żeby cera była jakaś taka bardzo odświeżona, nawilżona. Nie czuję żadnej zmiany, także nie polecam Wam. Ta maseczka też nie była jakaś droga, kosztowała kilka złotych, ale po co marnować pieniądze na coś, co nic nie daje. Także impreza wieczorem będzie w stylu kowbojskim i jak pierwszy raz usłyszałam ten temat, to byłam w szoku.
I tak trochę wpadłam w panikę, o mój Boże, co by tutaj ubrać. Ale później okazało się, że w sumie wystarczy zamówić sobie kapelusz i już wygląda się jak kowboj. Te kapelusze też nie są takie drogie, kosztują chyba 16 zł, tak mi mówiły koleżanki. I na początku rozważałam właśnie kupno kapelusza, ale później stwierdziłam, że to jest takie pójście na łatwiznę i że chciałabym troszkę bardziej pokombinować, ale z drugiej strony też nie chcę jakoś szaleć za bardzo i wydawać majątku na to, na tak naprawdę jedną imprezę. I najpierw wpadłam na pomysł na to, żeby pójść do lumpeksu, poszperać tam trochę i może znaleźć jakąś fajną koszulę w kratę. Tak jak widzieliście w poprzednim filmie, niestety nic nie udało mi się znaleźć. Na szczęście mam u siebie w szafie koszulę, którą bardzo lubię i mam ją już od czasów studiów. Także wykorzystam sobie ją. Już dawno jej nie miałam na sobie, ale dobrze, że mi się przypomniało, że ją mam tutaj u siebie. I postanowiłam, że pójdę w dodatki, żeby trochę urozmaicić tą swoją stylizację. I później Wam pokażę, co udało mi się kupić. Bo okazało się, że takie elementy kowbojskie są teraz bardzo modne i nawet dużo tego jest w sieciówkach, szczególnie takich sieciówkach młodzieżowych. Włosy skończone. Teraz przez resztę dnia będę wyglądać właśnie tak. Mam nadzieję, że mi się to wszystko utrzyma i nie będę musiała tego poprawiać. Ta strona jest taka dużo luźniejsza. Jeszcze może raz zawinę tą końcówkę, bo coś czuję, że mi się tutaj wszystko wysmykuje. Okej, teraz myślę, że jest lepiej. Że tak będę wyglądać przez resztę dnia. I trzymamy kciuki, żeby loki po południu wyglądały pięknie. Cześć! Dzisiaj na obiad mam bakłażan z ryżem i sosem pomidorowym, a do tego zrobiłam sos czosnkowy z jogurtu. Może ten sos czosnkowy to nie najlepszy pomysł przed imprezą, ale mam jeszcze kilka ładnych godzin przed sobą, więc mam nadzieję, że ten czosnek ze mnie wyparuje i też nie zamierzam się z nikim całować. A sos czosnkowy mi tutaj idealnie pasuje jako dodatek.
Także nie będę sobie żałować. Skończyłam pracę, bo w ogóle nie powiedziałam wam, że dzisiaj jest piątek, więc cały dzień w pracy siedziałam w tak zawiniętych włosach przed komputerem. A teraz skończyłam i mogę zacząć się szykować. Zaczynam od podkładu i dzisiaj będę nakładać Eveline Wonder Match i to jest ulubiony podkład Ewki. Ja go kupiłam z jej polecenia. Także jest w miarę nowy u mnie w kolekcji. Nie używam go zbyt często, bo chcę jeszcze sobie wykończyć tamte podkłady, które mam otwarte. Ale pamiętam, że gdy użyłam go, to był taki bardzo matowy i bardzo kryjący, więc takie wykończenie mi się przyda na pewno na imprezę, na dzisiaj na wieczór. Ubrałam też soczewki, będę szła bez okularów, także wszystko widzę. Jedyne co, to nie mogę znaleźć lusterka. Także będę przeglądała się tutaj w kamerze. Mam nadzieję, że nie porobię sobie żadnych plam. Dosyć mocno sobie całość przypudruję i będę używała pudru takiego sypkiego pudru z Vibo Fixing Powder. W sumie tak myślę, że mogłam wziąć ten puder z Eveline, ale już dobra. I nakładam sobie dużym pędzlem taką dosyć grubą warstwę pudru, bo chcę, żeby mi się to wszystko tak ze sobą zgrało. Fuh. Dobra, i to zostawiam na chwilę, nie będę tego rozcierać. Chcę, żeby to się tak ładnie wpięło, ładnie wsiąkło w podkład. Już tak się trochę spieszę, chcę przyspieszyć to przygotowanie, bo zostało mi 1,5 godziny do wyjścia. Dzisiaj poszaleję i użyję cienia. Już dawno, dawno, dawno temu używałam cieni do powiek. Ale to jest mocne. Myślałam, że on jest bardziej taki neutralny. No nie wiem, czy brak lusterka to dobry pomysł. Ale przynajmniej zrobię jedno oko tutaj. I najwyżej później pójdę sobie poprawić. Już dawno nie używałam cieni, ale dzisiaj chcę poszaleć. Czemu nie? Może tak bardziej wezmę teraz ten brązowy odcień, tutaj ten, żeby to tak mniej wpadało w czerwone, bo będę miała granatową koszulę. Dobra, na razie to wygląda tak, ale ja sobie pójdę do łazienki i to poprawię. Także zobaczymy się za chwilę, jak skończę cienie. Oczy już mam poprawione. Jeszcze wyglądam, jakbym była szalona, ale zaufajcie procesowi. I teraz sobie cały ten puder strzepię, który tutaj miałam. I teraz przechodzę do najważniejszego momentu, czyli kredka do oczu, bo pomyślałam sobie, że skoro styl kowbojski, to muszą być wyraźne kreski. Także trzymajcie kciuki, żeby to wyszło. Nie wiem, czy jestem to w stanie zrobić tutaj, bo ja nic nie widzę. Lecę z powrotem do łazienki i zrobię to w łazience, bo tutaj zbyt się boję. Ok, zrobiłam sobie oczy poza kamerą. W ogóle się okazało, że najpierw używałam starego pisaka, żeby sobie zrobić kreski i się zastanawiałam, czemu mi to tak trudno idzie i ten kolor w ogóle nie... I ten kolor w ogóle nie jest czarny, tylko szary, a potem się okazało, że używałam jakiegoś starego pisaka.
i potem znalazłam ten właściwy i to na razie prezentuje się tak. Została mi maskara. Dobra, na razie tak lekko. Później przed wyjściem jeszcze sobie poprawię, bo nie chcę sobie narobić kleksów. I jeszcze zostały mi brwi. Trochę przejechałam czarną kredką w łazience i teraz wszystko układam z Eveline żelem Brow and Go. Dobra, i teraz przechodzę do różu. Muszę siedzieć tak trochę bardziej z tyłu, bo mnie światło prześwietla, już słońce zaczęło zachodzić. I nakładam troszkę na poliki. I teraz jeszcze dodam sobie trochę brązu. I niestety gdzieś zgubiłam pędzelek, którego zazwyczaj używam do... Używam do konturowania, ale nie wiem, gdzie on jest, więc musi mi pomóc gąbeczka. No trudno. Myślę, że będzie ok. I teraz na sam koniec jeszcze jedna warstwa pudru. Specjalnie nałożyłam tylko trochę maskary, bo teraz, gdy ten puder osiądzie również na rzęsach, to będzie dawało taki efekt przedłużenia, bo trochę tego kosmetyku osiądzie i będą wydawały się dłuższe. Postawiłam na takie szalone oczy, to zrobię teraz bardziej spokojne usta i tutaj mam w takim beżowo-brązowym odcieniu pomadkę matową z firmy Eveline. Postawiłam na taki mniej kowbojski strój, to chciałam poszaleć w dodatkach i w Stradivariusie znalazłam taki zestaw kolczyków, zwłaszcza te łezki srebrne mi się spodobały. Do tego w zestawie też był zestaw trzech nausznic, na mnie tylko ta jedna pasuje. Także zaraz sobie zamienię to złoto na srebro. Złote kolczyki w ogóle mają takie dziwne zapięcie, które strasznie trudno mi się zapina. Dlatego rzadko ściągam te kolczyki i zakładam sobie teraz srebrne. Była też wersja złota, ale stwierdziłam, że srebro będzie takie bardziej kowbojskie i że czemu nie wybrać coś innego niż zwykle. I teraz chyba na to ucho założę sobie nausznicę. Mam nadzieję, że jej nie zgubię w ciągu wieczora. Że postawiłam na takie odważne kolczyki, to chciałam najpierw zrobić sobie koka. Ale potem stwierdziłam, że czemu nie zawinąć sobie włosów na wałek i dopiero później, jak mi się już znudzą albo opadną, to wtedy sobie zrobię gdzieś tam w toalecie ładny kok. I jeszcze w Stradivariusie znalazłam taki naszyjnik na rzemyku i stwierdziłam, że to będzie takie w miarę uniwersalne i może ubiorę go jeszcze poza tą imprezą. Nie chciałam iść za bardzo w takie oczywiste rzeczy. Muszę to porządnie zawiązać, bo już nosiłam ten naszyjnik wokół domu przez jeden dzień i mi co chwilę spadał. Także muszę to zawiązać na jakąś porządną pętelkę. No ten rzemyk wydał mi się taki bardzo kowbojski i trochę to dodaje takiego stylu lat 90. Także tak prezentuje się moja stylizacja. Mam koszulę w kratę i na nogach mam takie eleganckie spodnie, które są rozszerzane. I do tego mam buty w takim trochę kowbojskim stylu. Jeszcze zastanawiam się, czy nie zmienić tych eleganckich spodni na
na dżinsy, bo teraz trochę chyba ten strój bardziej daje lata 90. niż dziki zachód. No ale w międzyczasie zdejmę sobie teraz loki i zobaczymy, jak to będzie wyglądało z moimi falami. Ale je mocno ścisnęłam, także teraz mam problem, żeby ten wałek wyplątać. Ale się mocno skręciły. Dobrze, że dodałam tą piankę. Ale są piękne. No, oczywiście one jeszcze opadną dosyć mocno, ale na razie prezentują się tak. I zobaczcie, cały strój. No, teraz jak na siebie patrzę, to widzę lata 90. I mam wątpliwości, czy się nie przebrać na ostatnią chwilę. Czy przebierałam się jeszcze z 10 razy przed wyjściem? Tak, ale i tak ostatecznie postawiłam na pierwszą wersję. Jestem gotowa, jestem zadowolona, że idę, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będzie fajnie i tak jak nie lubię takich imprez, to tym razem jestem zadowolona, że idę, bo przynajmniej trochę odetchnę od tego remontu. Wróciłam właśnie do domu i będę zmywać makijaż. Zabawa była świetna, impreza się udała, jestem zadowolona i wszyscy podziwiali to, jak wyglądam, więc chyba strój się udał, chociaż żałowałam trochę, że nie przebrałam się bardziej, bo niektórzy naprawdę wczuli się w kowbojski temat. I jestem zdziwiona, ale większość osób była przebrana, czego się nie spodziewałam, dlatego też nie chciałam za bardzo szaleć. No ale jednak kapelusze kowbojskie robią dużą robotę i dużo było też takich kapeluszy porozstawianych, że można było sobie wziąć, porobić zdjęcia, więc jak ktoś nie był przebrany, wystarczyło, że założył kapelusz i już przebranie gotowe. Jedzenie było pyszne, chociaż nie było zbyt dużego wyboru. Był kurczak na dwa sposoby, jakiś makaron. Wiem, że był dorsz. Jakieś kiełbaski. Spodziewałam się bardziej takiego jedzenia w stylu amerykańskim, na przykład jakichś burgerów, żeberek, barbecue, coś bardziej w tym stylu. Ale i tak było bardzo dobre. Makijaż się świetnie trzymał. I też to moje konturowanie gąbeczką fajnie łapało światło, więc podkreślało moje policzki. Ubrałam buty na obcasie i nawet w nich wytrzymałam. Chociaż na początku trochę żałowałam, bo żeby tam dojść do miejsca imprezy, musiałam przejść przez taką brukową ulicę. Ale gdy już byłam na miejscu, to było ok. Z powrotem zamówiłam sobie taksówkę, bo mówię, nie będę ryzykować znowu przejścia przez tą samą trasę, jeszcze się przewrócę, a miałam skręconą kostkę, więc boję się o moją nogę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja teraz jeszcze zdejmę soczewki, umyję zęby i będę szykowała się do spania. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, pa pa!